Dzisiejszy odcinek spróbuję nagrać na dachu jednego z hoteli z pięknym widokiem podobno. No zobaczymy, co to będzie za widok. W Atenach ten hotel. Podobno ma być piękny widok w tym studio. No zobaczymy. Ups, trochę leje. A to jest Akropol w ogóle, czy to drugie takie? Witam serdecznie. Jednym z powodów opóźnień miesiączkowych jest to, że prowadzący miał w planach zrzucić do tej prestiżowej roli kilka kilogramów. No dobra, no. Kilkanaście kilogramów. No już kurwa niech będzie. Kilkadziesiąt kilogramów. Było blisko, no ale chyba nie ma już co czekać. Zapraszam na kartofiskowe podsumowanie września. Tak, to miał być wrzesień. Pierwszą potyczkę z dietą stoczyłem na meczu Hutnika Warszawa. To są Villarreal ci rzuci. I od razu zwycięską. Dieta nie miała najmniejszych szans. A wszystko dzięki temu, że mimo iż Hutnik Warszawa to dopiero czwarta liga, ale wszędzie na obiekcie pachniało nawet Bundesligą. A powiem wprost, czułem się tak, jakbym był na meczu hamburgera SV. Mecz Hutnika to nie tylko szybkie żarcie. Wrażenie robiła również niezwykle szybka obsługa medyczna. A najbardziej kosmiczna to jest sekcja ratunkowa na meczach Interu Warszawa, gdzie o zdrowie zawodników dbają sami kosmonauci. A na meczach Korony Warszawa zobaczyłem, na czym polega moc medycyny naturalnej. Tu nie trzeba było żadnych zmrażaczy i innych akcesoriów. Co on bez teczki zrobił? Tu wystarczyło dobre słowo. I zawodnicy sami po kilku minutach wstawali. Będzie wsparcie słowne. No i drugi raz wystarczyło. A na meczach Świtu Warszawa to normalnie powinien dyżurować jakiś chirurg. Zobaczcie, jak brutalnie gra się teraz w klasie A. O dziwo, sędzia nie dopatrzył się w tym zagraniu żadnej nieprawidłowości. Żadnych kar nie było. Posypały się za to kary w klasie B, gdzie można dostać żółtą kartkę, na przykład za przesadne wyszkolenie techniczne. Dobra, wracamy do siebie! To był zawodnik Kamionka Warszawa, ale nie tylko Kamionek ma swojego homonka. Panie i panowie, poznajcie Waldiego. To jest zawodnik reprezentujący barwy słynnego Coco Jumbo. Nie wypominam, wylewą to na matki. No przez tydzień nie będzie stał. Janek, wsadłeś do kicza. W Coco Jumbo zasada jest prosta. Zawodnicy pięknie grają, a kibice pięknie śpiewają. No dobra, spadam już z tego dachu, bo tu powoli zaczyna... A teraz zobaczą Państwo kibiców B-klasowego zespołu FK Rybno. Będzie o nich głośno. Mają chłopaki predyspozycję. Będzie tam strzelać? Przed nami kącik fetyszu, a w nim kibice z Głuchowa w pieśni Chociaż macie czarne gacie. A teraz zobaczą Państwo w akcji prawdziwych chuliganów. Zespół nazywa się Canarinhos i pochodzi z miejscowości Skórzewo. Już kilka minut trwa ten odcinek i póki co nie było w nim nic ładnego. No to może zobaczmy sobie kilka jakichś ładnych bramek przynajmniej. O kurwa, ale brama. Brama.
A no. O kurwa! To jest piękne! A teraz przekonacie się Państwo, że nikt nie ma takich pleców jak zawodnicy Piasta Piastów. O kurwa! Ja pierdolę! Kurwa, miałem nie przeklinać. Widzieliśmy ładne bramki, a teraz zobaczmy grę zawodnika, który bramek nie strzela, ale wykonuje mrówczą pracę, a bardzo rzadko go chwalą. Gracz Legionu Pruszków, który występuje z numerem 6. Typowa szóstka. A na deser się Państwu pochwalę, że ja też tak potrafię czasem wywijać. Do września występowałem w zespole Narodowy Bank Spermy. Wtedy drużyna ta zakończyła swój sezon ligowy. Ostatniego miejsca co prawda nie zajęliśmy, ale ostatnia kolejka należała do nas. Przegraliśmy 2-23. Ale ja strzeliłem, proszę Państwa, 2 gole. I co z tego, że w Farfocle? Ale patałach jesteście. No, wdrapałem się jeszcze na ten dach, ale tylko po to, żeby się pożegnać. Wiem, że mnie nie widać, więc żegnać się łatwiej. Pożegnać nie lubię, więc żegnam. Dobra, umówmy się tak. Ja trafiam teraz z różnego, a ty subskrybujesz mój kanał.